Witam stalowych. Dzisiaj chciałem pokazać, jak zacinam profile na pile taśmowej, żeby wyszedł taki oto narożnik składający się z trzech profili, czyli trzy profile schodzą nam się w jeden narożnik. Może odejmę kątownik. Tak to ma nam się zejść. Teraz pytanie, jak to zaciąć, żeby szef wyszedł nam też po właściwej stronie. Nie będę włączał piły, tylko pokażę po prostu na sucho, jak to jest, jak to układać. Srebrna kreska jest po stronie szwa. A więc tak. Srebrną kreskę dajemy tutaj od strony lewej tutaj. I po prostu puszczamy piły, tak jakby miała nam w tej chwili uciąć ten narożnik. O, coś takiego. Później okręcamy go. I szew już mamy u góry. I teraz taka kwestia. Żeby brzeszczot ustawić ładnie na narożniku, żeby wyszło takie coś. Tu minimalnie zeszło przy cięciu, ale tyle to myślę, że nie wpływa na połączenie. Dobrze, to jest profil, powiedzmy, numer 1. To będzie profil górny. Teraz robimy profil dolny. I będzie tak. Tu będzie również kreska z lewej strony. I analogicznie cięcie jest tak samo. Również odwracamy. Ustawiamy w narożniku. Tniemy. I teraz profil numer 3, dolny. I właśnie z tym miałem troszkę zabawy, żeby do tego dojść. Jak go mianowicie ustawić? A ustawiamy go kreską, czyli szwem. Widać szew? Czy nie widać? No, coś tam widać. Ustawiamy go szwem do ujmadła. I analogicznie powtarzamy. Tniemy i później obracamy. Szew już mamy z lewej strony, od strony tutaj i madła. I tak samo ustawiamy w narożnik, żeby było po środku narożnika. Tniemy i wychodzi nam takie cięcie, które właśnie powoduje, trzy takie cięcia powodują właśnie zejście się w tych profili, trzech profili w jeden narożnik. Wprawdzie Krzysztof Asman Stalowy pokazywał to
pewnie kiedyś już na swoim kanale. Ale ja chciałem pokazać, jak to wygląda, jak to zacinać na pile. Jak właśnie mają wyglądać te narożniki. Narożniki też, ale jak mają wyglądać szwy, żeby wyszły właśnie tu od strony wewnętrznej, po prostu jakbyśmy złożyli jakąś konstrukcję, stolik czy coś takiego, żeby wyszły nam od środka, żeby były niewidoczne. Tu akurat no, wyszedł nam tutaj. Byśmy obrócili go tam o jeden ten, no to by wyszedł nam znowu szyby nam tutaj. Także tutaj to jest, no ale myślę, że jest wyszło dobrze, bo mamy go tak samo w środku, także nie ma szwa na zewnątrz. Także ktoś tam z forum GPPH się pytał właśnie, jak zrobić takie połączenie, także no postanowiłem nagrać krótki filmik i pokazać, jak to właśnie wygląda. Także myślę, że w jakimś tam stopniu pomogłem. No to chyba będę kończył. Trzymajcie się, cześć.